Oto kolejna część programu Zbieraj z Woźniakiem. Przed nami słynny zbieracz smardzów, Paweł, zwany Pawłem Białym Kapeluszem. W niektórych kręgach również byłym białym kapeluszem. Żeby zebrać pyszne i rzadkie smardze, czasami trzeba pokonać takie oto przeszkody terenowe. Na szczęście natura wyposażyła nas w most. Zbieracz Paweł jest już na drugim brzegu. Spróbujemy podążyć jego śladem. Poszedł celem rozpoznania, sprawdzenia, czy są tam jakieś smardze. Zawołamy do niego grzybiarskim pozdrowieniem. Grzyb Paweł! Są jakieś smardze po tamtej stronie? Dużo smardzów, panie. Dużo smardzów, raportuje zbieracz Paweł. Tą dolinę wydrążył strumień, rwący potok, wrzynający się w głąb kanadyjskiej gleby. Niestety ktoś zakręcił kurek i już nie płynie. Tak, dawno nie padało. No dobrze, spróbujemy przejść do końca. Jeśli to nie wyjdzie, będzie filmik jak lecę. Zawsze to coś. Szkoda, że mi się smardze wysypią. O! Idzie burza jeszcze na dodatek. O! Udało się. Sprawdźmy, co słychać na drugim brzegu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze dwa słowa. Tak. Zmiana operatora. Zobaczmy, jak wygląda pan czarny kapelusz, zwany w niektórych kręgach brudnym Tomkiem. Czarnym. Czarnym Tomkiem, przepraszam. To nie jest, oddaj kamerę, bo nie to jest rasistowskie tematy zaczynają. Widzę Greenies. Chodźmy więc zebrać je. Do zobaczenia.